Witam wszystkich, z tej strony Tuf. Dzisiaj mam dla was bitwę Total War Warhammer z dodatkiem DLC Leśne Elfy. I tutaj zaprezentuję wam jakieś takie taktyki, które sobie tam wykombinowałem, jeśli chodzi o Leśne Elfy. No i pokażę wam trochę jednostki, jakie w tym dodatku dostajemy. No i tak, tu na początku rzuca się już oczywiście w oczy bohater, czyli Durtu, który, powiem wam, że fajnym jest połączeniem czarownika z jednostką do walki w zwarciu. Tu on ma jakiś dwóch pomagierów. Ten gdzieś, jeden z nich chyba gdzieś tutaj mi się źle postawił, więc zaraz tu przyjdzie. Mara z gałęzi. To jest fajna jednostka również do walki w zwarciu i też czarodziej. I ta jednostka jest fajna, bo ma, słuchajcie, możliwość regeneracji. Możemy sobie rzucić czar regenerujący jednostki. Tutaj mamy jastrzębich jeźdźców i to są pierwsi harcownicy w grze latający. I tak, no ich plus oczywiście to duża prędkość i to, że latają. Natomiast jeśli chodzi o harcowników, to nie podoba mi się to, że wydaje mi się, że oni nie mogą strzelać w trakcie lotu. No i to jest duży problem, bo muszą podlecieć, zatrzymać się, mają też bardzo długie przeładowanie i bardzo często zdarza się tak, że nawet strzału nie oddadzą i już muszą uciekać. Natomiast jak zobaczycie za chwilę, mają swoje plusy i tutaj widzicie, że przeciwnik ma dwa oddziały rycerzy Pregaza, sporo jednostek latających i akurat fajna armia mi się trafiła, bo mogę porównać to, co chciałem przetestować w tej bitwie, czyli piechotę, tą wieczną straż. Mam tutaj cztery jednostki tej zwykłej wiecznej straży i chyba jedną jednostkę wiecznej straży z tarczami. Przeciwnik tutaj zaspamował zbrojnymi włóczniami z tarczami. No i zobaczymy sobie też, jak ci leśni elfi łucznicy będą się sprawować w walce z chłopskimi łucznikami, których mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddziałów. Ja wziąłem cztery, dwa oddziały z trucizną, trujące szpikulce i dwa oddziały przybijające pancerz, tak żeby tutaj też nie z czym ostrzeliwać tych bohaterów, których sobie tutaj wziął. Paladynów. Trzech paladynów ma lorda na gryfie? Pewnie tak. No i zobaczymy. No teoretycznie przeciwnik ma przewagę w powietrzu i w jednostkach miotających. Ja mam przewagę w piechocie, co prawda łuczników mam mniej, ale mam tu też dwa oddziały tancerek wojny, które liczę na to, że będą tutaj ostro tą piechotę przeciwnika wyrzynać. No całkiem fajnie wyglądają. Dzianka mają niezłe. No ale dobra, pójdźmy już sobie tutaj normalnie bitwę. Jest też fajna miejscówka, bo tutaj będziemy się na tym otwartym polu lać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tutaj przeciwnik, widzę, że reaguje odpowiednio na te moje jednostki latające. Wie, co sobie kombinuje, żeby te rycerze Pegaza ostrzelać po prostu przez moimi harcownikami. Nie będzie mógł nic tutaj z tym zrobić. Zobaczmy sobie, jaką oni mają prędkość. Prędkość 105, no i właśnie, moje jednostki są szybsze i po prostu ci rycerze Pegaza ich nie złapią. Zobaczmy też, jaką mają prędkość. Paladyni też są wolniejsi. No. Tutaj fajnie też te jednostki się nadają, dzięki temu, że są bardzo szybkie do baitowania tych łuczników przeciwnika, ponieważ zdążą się wycofać zanim te jednostki strzały po prostu dolecą do celu. I widzicie, już tutaj przeciwnik jest na trochę gorszej pozycji, bo tak przede wszystkim ostrzeliwuje moją piechotę, a nie łuczników. A po drugie, pierwszy ja wykonałem strzał. No i już tutaj jedna jego jednostka do połowy wyrżnięta.
A na razie moi łucznicy, no dopiero tutaj ci troszeczkę są ostrzelani. Nie podoba mi się trochę w tym, że za bardzo są te widoczne te strzały, powinny być trochę bardziej subtelniejsze. Mamy tutaj atak teraz rycerze Pegaza. Ja tu się wycofuję tymi swoimi łucznikami, kontruję wieczną strażą. No i tutaj troszeczkę mi się wydaje, że powinien przeciwnik już się tymi rycerzami tutaj wycofywać, bo straci ich, zanim to cała główna jego piechota dojdzie do walki. No i tu już, zobaczcie, całkiem spoko są ci te gwardie polane, bo mimo tutaj szarży, tutaj straciłem tylko kilku ludzi w wyniku szarży tych rycerzy Pegaza. Tutaj ta jednostka straciła więcej, bo ostrzał był łuczników przeciwnika. I teraz zobaczcie sobie właśnie też, jak tutaj do czego się mogą nadawać ci jastrzębi jeźdźcy, bo on stara się tutaj mnie złapać tymi swoimi paladynami. Dwóch ich jest wyłączonych z walki, a ja sobie ich, że tak powiem, wyprowadziłem w pole i teraz użyję tych swoich jeźdźców do ataku na łuczników przeciwnika. Moje wieczna straż obita, jak widzicie tutaj, połowa oddziału stracona, tu w środku też przez łuczników ostrzelani. Swoimi tymi lordami przeciwnik stara się też moich łuczników wyciąć i to nie wiem, czy dobry pomysł, bo tak naprawdę teraz właśnie dojdzie do walki pomiędzy moimi łucznikami a łucznikami przeciwnika. No i zobaczcie, na przykład tutaj jeden na jeden walka zbrojni z tarczami, jest ich w ogóle więcej niż tej wiecznej straży. No i tutaj tak, przeciwnik stara się wykosić tym moich łuczników. Tutaj w środku nie ma szans durtu ostro nasuwa w paladyna. No naprawdę walka w zwarciu tutaj nie ma sobie równych dzięki temu, że siła broni 430 chyba, nie wiem, czy Grombrindal jest mocniejszy, ma siłę broni chyba około 500, także to jest trochę mocniejszy, ale jednak tutaj plus tego, że Durtu może ma magiczne pociski, może strzelić i na przykład Mantykorę, którą tutaj nie pamiętam, czy sobie wyczarowałem. Zobaczymy. No i tak, no, widzicie, w tym momencie już cała linia piechoty bretońskiej się rozpierzchła i praktycznie tak naprawdę nawet te jednostki, które tutaj moje były mocno ubite, no, w połączeniu ze wsparciem, no, to jest ta jedna jednostka, ale w połączeniu ze wsparciem tancerek wojny, no to tutaj piechota brytońska nie miała najmniejszych szans. Tutaj już w ogóle jeszcze ten oddział trzymał się dosyć długo, ale atak na tył kompletnie rozbił jednostki Bretonii. I właściwie to już jest teraz po bitwie, ja sobie teraz dobijam tych łuczników. No i tak naprawdę ilość bohaterów przeciwnika tutaj raczej większego znaczenia nie miała, bo po prostu dwóch z nich uganiało się za moimi harcownikami. Tak, że tak powiem, zadanie swoje wykonali, czyli uniemożliwili prowadzenie dłuższy czas łucznikom ostrzału. No i tak, tu jakichś imponujących wyników nie ma, chociaż ten oddział tancerek wojny, ładnie, 91. Ta wieczna straż z tarczami też całkiem przyzwoicie. Tutaj wieczna straż też. Trochę zmarnował potencjał, moim zdaniem, gracz Bretonią, bo ci rycerze Pegaza powinni zaatakować na tych łuczników w drugiej fazie bitwy. On po prostu powinien swoją piechotą podejść. Ale też wydaje mi się, że trochę Bretonia ma tu problem, by miała z tymi moimi bohaterami, bo ci no, paladyni, no po kolei moim zdaniem, jak już powinien chyba rycerzami zaatakować moich łuczników, jak już jego piechota walczyła, a potem zmasowany atak wszystkimi bohaterami po kolei wycinać tych moich bohaterów. To się wydaje, że prędzej by mu się udało.
Pokażę wam jeszcze jedną bitwę, elfy kontra elfy, tak jak wam obiecałem na TotalWar.pl, tam na YouTube'owym kanale. Także zapraszam serdecznie, nie wyłączajcie się jeszcze, będzie też coś ciekawego. Okej, okay, druga bitwa, elfy na elfy. Gram tutaj z Memnonem z Sacred Bandu. No i jak za chwilę zobaczycie, mam taką bardzo, bardzo nietypową armię. I fajnie, że Memnon wziął akurat bardzo typową armię, jeśli chodzi o skład. Całkiem niezłą i myślę, że silną. A ja wziąłem naprawdę bardzo coś takiego, no raczej skazanego na porażkę. Ale tak, zobaczcie, mamy tutaj tak, dwa oddziały jeźdźców polany i jeźdźcy polany z tarczami. Nie, przepraszam, jeźdźcy polany to są harcownicy. Tutaj mam w lesie ukrytych dzicych jeźdźców i jeźdźców z tarczami. Cztery oddziały jeźdźców polany, dwa oddziały jastrzębich jeźdźców, trzy pieśniarki zaklęć, życie i pani polany. No i tak, jakby zamysł jest taki, żeby wyłapać kawalerię przeciwnika, no i potem jakoś wziąć, ugryźć jego główną armię. I tutaj sposób jest taki, żeby używać umiejętności pani polany, to jest ten strzała Kuranosa. Bardzo fajny pocisk, powiem wam, bo jest super szybki i ciężko go uniknąć moim zdaniem. I to może być, kurczę, naprawdę dla przeciwnika mega problemem. Spory zasięg i duża szybkość i taki durtu może nie mieć szans, żeby w ogóle jakoś tutaj zareagować. Zobaczmy, co ma Memnon. Memnon tutaj w lesie schował dwa oddziały jeźdźców polany. Z przodu ma trzy oddziały wiecznej straży z tarczami, odpyty łuczników, gwardia polany, to jest wizyta zwykła, sześć oddziałów i trzy oddziały tańcerek wojny. Tak. Także całkiem spoko armia. Jest kawaleria, jest sporo łuczników, jak na elfów przystało. Są włócznie, są jednostki do walki z warciu. No i dobra, ja tutaj wypatrzyłem w lesie tych jego dzikich jeźdźców. No i już tutaj ściągają. Cała moja kawaleria tam jechała na ci harcownicy, jechali na prawą flankę. Jak ich zobaczyłem tutaj, tych dzikich jeźdźców, no to jest możliwość, żeby ich tutaj jakoś szarpnąć. Więc już tutaj ściągają zarówno pieśniarki i generał, jak i tutaj ci moi jastrzębi jeźdźcy. Tutaj Memnon początkowo chciał się ukryć tymi dzikimi jeźdźcami, ale jak zobaczył pewnie, że tutaj cała chmara tutaj tych jeźdźców polany leci na niego, to stwierdził, że jednak musi się wycofać. O, fajny screenshotik. Aż kurde, skręcili mi w ostatniej chwili. No i tak, tutaj jeszcze z dodatkowych rzeczy. Memnon się ustawił mocno przy linii, także to jeszcze będę miał problem z tym, żeby go tutaj jakoś ugryźć, bo no nie mogę go oflankować. Ale spoko, to właśnie dobrze, bo ja tu chciałem przetestować tą taktykę w miarę takich warunkach sprzyjających przeciwnikowi. No i zobaczycie, jak się to wszystko tu potoczy. No bo to ciężka armia jest wbrew pozorom, żeby ją tutaj ładnie, bardzo zbalansowaną armię wziął Memnon. No i tak, szybcy są jeźdźcy polanych. Ciężko wbrew pozorom ich tu dziabnąć. Widzicie, że sporo strzałów jest niecelnych. Tutaj w ogóle na mapie jakieś są, kurde, nie wiem, dymy? Co to jest? No i tak, tu już wchodzę w ten, kurde, mega zasięg strzelców elfich. No i proszę, strzała Kuranosa i ładnie dziabnięty durtu. No, trochę mu zeszło, jak widzicie. No i tak, plus strzała Kuranosa, że ona nie jest, tak jak wam mówiłem, nie jest jakby zależna od magii, czyli można sobie ją praktycznie całą bitwą nawalać. Memnon tutaj wyczarował, stworzył Mentgorę. Też jakaś obita przez moich tych łuczników pewnie latających. No i zaczynamy sobie tutaj walkę harcowników taką typowo. Podjazdową wojnę. Zmieniamy cały czas cele. No i widzicie, Mantykora dosyć czuła na ostrzał. Nawet dwa oddziały tutaj już do połowy życia jej zjechały.
No i całkiem ładnie odporni nawet ci jeźdźcy polany i naprawdę super są ci jastrzębi jeźdźcy. Zobaczysz tutaj w trakcie bitwy, jak oni naprawdę sporo mogą znieść. To jakieś w ogóle niecelne strzały tych. No i też prędkość. Widzicie, to trzy salwy tutaj były, cztery oddziały strzelały i żaden nie doszedł do celu. I to mi się nie podoba w łucznikach elfickich. Te strzały lecą, kurde, jak w zwolnionym tempie. Okej, okay, mamy tu szarże lekkiej kawalerii na łuczników, kontrszarże dzikich jeźdźców, no i tutaj oczywiście mój oddział już mocno się złamał. I tak, gwardia polany, mimo że słabiutka tutaj, albo tutaj gwardia jest polany, w ogóle to nie są... ale tak, to są zwykli łucznicy. Tak? Tak. No, ale całkiem dobrze się sprawuje w obronie, więc można tutaj ich czasem sobie zostawić do walki gdzieś tam z tyłu. Oni sobie troszeczkę powinni jakiś dłuższy czas poradzić. No i tak, Memnon troszeczkę się tu zapędza tą swoją jazdą. Ja to wykorzystam. W tym ataku niezbyt dużo mi się udało tych łuczników wykosić, ale moje straty też jakieś nie za duże. O ile się nie mylę, to tutaj mi się złamał jeden dział jeźdźcy polany, ale reszta nie jest źle. Tutaj chyba ucieka też jeden, ale on się chyba wróci. Na razie jeszcze w ogóle swojej kawalerii nie użyłem i tutaj w lesie ją chowam. Trzeba też zwrócić uwagę, powiem wam, na jak te jednostki harcowników na tym włączonym trybie uciekania się zachowują i w ogóle jak się wycofują walki, bo te jednostki latające potrafi się zdarzyć tak, że wszystkie one zaatakują, wylądują i potem startują i jeden na przykład z nich się zablokuje i tam walczy. I wtedy cały czas cała jednostka chce wrócić do niej jakby i to jest troszeczkę zrypane tutaj. Uważajcie na to, naprawdę te jednostki mogą się tam zbagować podczas uciekania i będzie ciężko tam ciężko nimi się wycofać ze starcia. Teraz tak, tutaj Memnon stara się za wszelką cenę złapać tych jeźdźców polany. No i tu akurat jest coś dobrego dla mnie, w sensie całe dwa oddziały, no, już oczywiście obite, gonią tych jeźdźców polany. Oczywiście ich tutaj pewnie dopadną, ale najważniejsze jest to, że tutaj mogę spokojnie teraz ja swoją jazdę wprowadzić do walki. No i zaraz tutaj zobaczycie, będzie atak na Durtu. Niewiele tam mu nie zrobili, ale związaliśmy go, no trochę tam dostał. No i atak na tyły tutaj, tancerek wojny. No, tak sobie to wyszło. Ale udało mi się tutaj dopaść niechronionych łuczników w tym momencie. No i ci jastrzębi jeźdźcy tutaj rąbią nieźle. I zobaczcie, że oni przyjęli tutaj znowu salwę tych łuczników. Niewiele im to tak naprawdę zrobiło. No i teraz to działa. W tym momencie też tutaj do walki dołączyli bohaterowie. Wycofują się właśnie te jednostki latające. Druga szarża kawalerii. Całkiem wyszła przyzwoicie. Jak tu widzicie, nieduże są straty. Durtu tutaj już troszeczkę stara się tych łuczników uratować. Mi się wydaje, że teraz Memnon powinien tutaj rzucić wszystko do walki, ale... Z drugiej strony właśnie po to też była ta moja szarża kawalerii, żeby ci łucznicy tutaj, te jednostki walczące nie mogły tutaj wrócić. No i dobra, zadaliśmy straty, prawie dwie jednostki łuczników uciekły, troszkę tutaj teraz Durtu ostrzeliwujemy. No i tak, teraz wydaje mi się, że jest moment, jak już jednostki się powoli łamią, to też zobaczcie, widzicie, ta jednostka wraca, bo tutaj jest jeden ten kurde dziad, który nie chce, o. Nie chce uciec. I ta jednostka mi tak wracała, ja ją... O, teraz widać, że wydałem rozkaz i ona, kurde, zaraz wróci. I to jest to, na co trzeba zwrócić uwagę. I teraz tak, jednostki tutaj już łuczników powoli spada im morale. Widzicie, mają do połowy. Więc teraz jest czas na to, żeby dziabać tego Durtu. Ta mentykora tutaj stara się mojego bohatera dziabnąć. No i teraz po co są te właśnie pieśniarki tutaj życia? Po to, że ja sobie zaraz tutaj, o właśnie użyłem teraz czaru, zregeneruję zarówno je, swojego głównego lorda i te jednostki tutaj walczące. Kawalerii. Także to, co mi padło, to ja sobie odzyskam. No, widzicie, że ci kurde się cały czas tutaj dawali. Straciłem tutaj parę tych ludzi w oddziale. No to
kurde, męczenie się z nimi. No i tak, dopadłem tą kawalerię, złapałem ją w pułapkę. Troszeczkę tutaj niestety dostanę ostrzału od łuczników. Wydaje mi się, że tutaj Memnon, gdyby troszeczkę zainwestował w jednostki przebijające pancerz albo z zatrutymi pociskami, to by było dużo lepiej. A tak to sami łucznicy, no to być może na samych innych łuczników są dobrzy, ale tak to no ciężko im tutaj. No chociaż na dzikich jeźdźców, no to wiadomo, ci pancerze 40 to dużo nie mają, więc... No i dobra, no, trzeba się wziąć za Durtu w tym momencie. Już tu jest do połowy zjechany. Co tu lata jakieś, kurde? Czarna magia. Może Memnon jakiegoś czaru używał, o którym nie wiem, ale chyba... Chyba nie. Co tutaj miał Durtu? Nie, on ma tą... Nie, to jest tam większe obrażenia zadaje chyba. No i dobra. Tutaj właśnie teraz mogę sobie pozwolić na to, żeby ten mój bohater... O, kolejny atak zaraz pewnie będzie. Żeby mój bohater przyjął trochę odstrzału od tych łuczników, bo ma spory pancerz. Ta pani Polany. No, no nie, 50 nie jest jakoś dużo. Ale... no chodzi tutaj o to, żeby bardziej, żeby tego Durtu właśnie dziabnąć. No i też, no tak to jest właśnie problem z ostrzałem, jak jednostki są szybkie, że większość strzałów w ogóle nie dolatuje do celu. Dostał tutaj, widzę, trochę mu znowu zeszło. No dobra, teraz trochę sobie przyspieszymy. No to troszeczkę dostałem, no i tak. Po pierwsze, pani Polany ma możliwość użycia eliksiru wskrzeszającego, czy tam energetyzującego, kurde, jakiegoś Red Bulla, i wtedy jej się odnawia życie. Poza tym te pieśniarki życia tutaj spokojnie mogą jej życie zregenerować. I tak, ja głównie używam tych pieśniarek życia, żeby zregenerować jednostki, a ta pani tutaj... No i to proszę, jaka salwa. Nic nie trafione. Dobra, jest tutaj okazja, żeby sobie troszkę dziabnąć jednostkę wycofującą się. Chyba w ostatniej chwili Memnon się tutaj... Tak właśnie. Mam szarżę. No i tutaj znowu powiem wam, że szybkość tej kawalerii elfickiej no dużo daje, bo widzicie, atak na włóczników, praktycznie zero strat, jednostka obita i już się z tego wycofaliśmy, także... No to daje. No i teraz tak, odwrócenie uwagi włócznikom i atak zmasowany na Durtu i na łuczników. No, ładna rzeźnia. Gdzie tu Durtu się nasuwa? Tu jest. Szarże kawalerii. No i tak, to jest teraz moment, w którym trochę dużo się działo. I troszeczkę tę moją kawalerią nie pojeździłem tak, jakbym chciał. Tu jest oddział, nieźle. Tu ten już oddział troszeczkę Memnon złapał, ale najważniejsze, zobaczcie, co tu się dzieje z tymi wszystkimi łucznikami. Łamią się, morale spada, bo też Durtu tutaj Memnon się trochę zapędził. No i tak naprawdę, tak, pani Polany troszeczkę ubita, no życie do połowy zjechane, ale zaraz sobie ją tutaj zregenerujemy. No i kolejny ostrzał. No i Durtu już jest na wykończeniu, 1500 punktów życia mu zostało. No i szarżujemy, trzeba tutaj nie pozwolić Memnonowi ustawić się w szyku, łapać tych łuczników. Jak złapie łuczników, to będę mógł spokojnie sobie Durtu wysnajpować. Także taki jest cel. Pozbyć się łuczników, wysnajpować Durtu i potem atakami izolować jednostkę i je szybko wykańczać. Ale widzicie, morale tutaj już przeciwnika jest niskie. Ale rzeźnia. No i tak, mamy w tym momencie z głowy łuczników i te oddziały
Wydaje mi się, no to muszę jeszcze połapać, tutaj jest, tu jest jeden oddział, który jeszcze się całkiem wycofał, tutaj jest też, tutaj wrócił mi się jeźdźcy, poleniu się wrócili, ale oni już byli za słabo, za mało ich było w oddziale, żeby ich tutaj dać radę ścichnąć. No i Durtu ma w tym momencie 736, moja pani Polany już uleczona i kolejny strzał do celu doszedł, 200, no tak po 500 zawiera, no, taka bitwa troszkę mozorna. Teraz tutaj jeszcze mi został oddział Gwardia Polany do ścichnięcia. No i w tym momencie tak, trzeba bardzo uważać, żebym, tu jest tak, tu są dzicy jeźdźcy, 8 mi zostało i to było dosyć ryzykowne, bo gdybym stracił wszystkie oddziały naziemne, no to wtedy cała moja armia natychmiast ucieka. Musiałbym go atakować mimo niedogodnej sytuacji, więc ja sobie tutaj któryś z tych oddziałów mi się wróci. No i to było bardzo duże ryzyko. Gdyby ten oddział mi się nie wrócił, no to bitwa byłaby przegrana. No, Durtu już teraz nawet tam panią Polany go nie atakuje. 92. I załatwione. No i teraz trzeba, tutaj jeszcze te centerki wojny mają troszeczkę problem. I to jest też dodatkowa rzecz, jaka jest fajna w tych jastrzębich jeźdźcach. Widzicie, oni mają jeszcze sporo amunicji. Przepraszam na chwilę. Okej, jastrzębi jeźdźcy mają jeszcze amunicję. I to się właśnie przydaje też na taką fazę bitwy, że ja teraz sobie mogę te jednostki ostrzelać jeszcze. No, także teraz zostało tylko upalowanie tych jednostek. Już sobie rodzina mi się zwaliła na głowę, więc muszę szybko skończyć nagrywanie. No, smoki. Orły. Zobacz jakie. No i tak naprawdę to już po bitwie jest. No i właśnie atakowanie jednostek wyizolowanych i one po prostu będą uciekać, bo już nie ma wodza. No i tak, naprawdę fajna jednostka, powiem wam. Tylko minus, że nie strzela w trakcie latania. Mhm. No i tak, dzicy jeźdźcy 100, no jakoś kili nie mam dużo, no jak na taką dużą armię tutaj Memnona, no ale naprawdę ciężko mu to było złapać te szybkie jednostki, mimo że sam też szybkie miał. Okej, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobała wam się taka krótka prezentacja jednostek i może jakichś takich taktyk, którą można byłoby elfami próbować zastosować. Zapraszam na mój kanał, zapraszam na totalwar.org.pl i do usłyszenia.